Witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, ile kosztuje cała zawartość GTA Online na rok 2024. Więc tak, zacznijmy od tego, że mam w GTA Online 1 miliard 261 milionów i tej kasy nie jestem w stanie nic wydać. I mam po prostu już kupione wszystko, więc przejdźmy zaraz do tego, ile na to wszystko wydałem. I tak, w statystykach jak widzicie wydałem 1 miliard 265 milionów. Teraz podzielmy to. No i jak widzicie mam w kalkulatorze wybitą tą kasę i podzielmy to teraz na 10 milionów. 1 milion, 10 milionów, więc dobra, mamy. Potrzebujemy 126 szarków, żeby móc kupić wszystko za 10 milionów. Jeśli chodzi o to, ile kosztuje jeden szark z opcją 10 milionów kupna dodatkowej kasy, już Wam mówię, kosztuje to 322 zł i 90 groszy. Więc pomnóżmy to sobie razy 322 zł i 90 groszy. I wyjdzie nam kwota astronomiczna 40 846 zł. Wow, jest to cholernie duża kasa. I prawie te 41 tysięcy złotych potrzebujecie na to, żeby móc kupić całą zawartość GTA Online. No i to było już wszystko, co miałem Wam do przekazania w tym szybkim filmie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pa, pa.